Drodzy Państwo, zaprosiliśmy Państwa w to miejsce, bo to jest symbol wieloletni, że czas także był na centrum miasta, na remonty w centrum miasta. To jest symbol wieloletnich starań mieszkańców, między innymi tych bloków, krótko mówiąc Mickiewicza 5, 5A, 5B, o to, żeby to miejsce zostało wyremontowane i bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy w tym właśnie miejscu, które wygląda dużo lepiej. Myślę, że jest przystosowane do tego, żeby ładnie i sympatycznie i dobrze się żyło. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, jesteśmy tutaj dlatego, że faktycznie według mnie uważałem, że powinniśmy zająć się w tej kadencji między innymi tymi kwestiami centrum Tarnobrzega. One wyglądały bardzo różnie. Uważałem, że te remonty powinny być wykonane, bo faktycznie ludziom żyło się dużo, dużo gorzej. Spotykali się tutaj z potężnymi problemami, chociażby związanymi z parkowaniem, z przejściem, nawet przejściem chodnikami. Dzisiaj jestem zadowolony z tego, że mimo iż to były duże kwoty, bo prawie 1 000 000 zł, warto było wykonać te remonty na ulicy Mickiewicza 5, 5A, 5B. Były to remonty 2021 roku, one były bardzo, bardzo duże, dlatego że tutaj między innymi nie tylko przebudowa obszaru, na którym jesteśmy, ale także prace, których nie widać, prace przy instalacjach były potężne. Drodzy Państwo, ale jak Mickiewicza, to aż się prosi, żeby powiedzieć również, że doszliśmy do wniosku, że warto zrobić remont ulicy Mickiewicza. I pamiętacie Państwo pewnie różne perturbacje z tą ulicą, cofnięto nam w pewnym momencie dofinansowanie. Nawet pani wojewoda napisała bardzo mocny list do premiera wtedy w interesie naszego miasta. Potem dostaliśmy w końcu dofinansowanie i dzięki temu udało się nam zrobić ulicę Mickiewicza. Ponad 3 miliony, 1 900 000 dofinansowania, natomiast aż prosiło się, żeby ulicą Mickiewicza pójść w kierunku centrum. I dlatego w latach 19-20 wykonaliśmy kolejne remonty ulicy Mickiewicza. Mickiewicza ten kawałek przy szpitalu i Mickiewicza przy dworcu PKS. Przy dworcu PKS około 900 tysięcy, ponad 260 dofinansowanie. Ten kawałek z kolei koło szpitala prawie 300 tysięcy siłami własnymi. Dzisiaj myślę, drodzy Państwo, wielu spośród nas idąc tymi ulicami czy jeżdżąc nawet nie zauważa lub nie pamięta, że były to prace wykonywane w latach 19-20 i tak jak tutaj 21. To centrum zaczyna wreszcie wyglądać no ładnie, tak jak powinna wyglądać wizytówka centrum naszego miasta. Dlatego też i ulica Kochanowskiego, i ulica Moniuszki są remontowane. Centrum, mówię, nabiera w tej chwili takiego, myślę, też i swoistego uroku. Jeżeli mówimy także o osiedlu Wielopole, to warto pamiętać, że ulica Rusinowskiego niedawno była wyremontowana. Tu również ponad 1 300 600 tysięcy środków zewnętrznych wyasygnowaliśmy. Więc, drodzy Państwo, zmienia się obraz tego centrum. Wielopole to także chodniki na ulicy Targowej, chodniki na ulicy Wyspiańskiego. Też często mówię, nie zauważamy już tych faktycznie rzeczy, faktycznie tych remontów, że trochę inaczej, trochę lepiej to miejsce wygląda. Czy wreszcie szkoła podstawowa numer 4, oprócz remontu w centrum, Państwo widzicie, nawet kwestia elewacji zrobiona jest lepiej, wygląda ta szkoła już ładnie. Drodzy Państwo, ale także są oczywiście plany na przyszłość i warto o tych planach mówić, bo ulica Dekutowskiego chcemy
połączyć z ulicą Targową za pomocą ronda. Dzisiaj jest klasyczne skrzyżowanie, które jest pewnym problemem dla wielu kierowców. Chcielibyśmy tam zrobić małe rondo, dzięki czemu ruch byłby bardziej płynny. Chcemy również, tu postulaty wielu mieszkańców, przebić się z ulicą Dekutowskiego do ulicy Sikorskiego, z prawoskrętami oczywiście, żeby było pełne bezpieczeństwo. Również myślimy o tym, bo taki w tej chwili już projekt jest, połączyć ulicę Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza, czyli za Frakiem, za Starym Merkurym. No i drodzy Państwo, to co jest już w najbliższym czasie, będziemy podpisywali najprawdopodobniej w lutym umowę na wykonanie remontu tej części, która łączy ulicę Tracza z ulicą Wyspiańskiego, łącznie z miejscami parkingowymi koło szkoły numer 4. Także tych planów w tej chwili mamy sporo i mam nadzieję, że pozyskamy środki, dzięki którym te wszystkie plany zostaną wykonane. To są postulaty zresztą mieszkańców naszego miasta, żeby udrożnić, usprawnić ruch także w tych okolicach. Faktycznie to rondo jest problemem, to znaczy inaczej, nie rondo, a skrzyżowanie Dekutowskiego i Targowej jest problemem. Sami Państwo wiecie, wielokrotnie mieszkańcy postulowali chociażby o słupki, żeby było bezpiecznie, żeby nie parkować też wszędzie przy chodnikach. Mam nadzieję, że te wszystkie plany zostaną wykonane. Także drodzy Państwo, z mojej strony tyle. Jeżeli będą jeszcze jakieś uwagi, to myślę, że jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dzień dobry Państwu i dzień dobry mieszkańcom naszego miasta. Dziś znajdujemy się na ulicy Moniuszki 5A i 5B. Ja jako radna pamiętam ten czas, kiedy mieszkańcy tego właśnie bloku wraz z gospodarzem zarządu osiedla przybyli do mnie na dyżur. Przybyli na dyżur z petycją o wsparcie dla tego parkingu, dla tego miejsca, dla tych miejsc postojowych, bo kiedy przyszłam na wizję lokalną, tak zwaną, widziałam, były same doły, nie było gdzie zaparkować, nie było jak przejść. Dziś jest pięknie. Stoimy tutaj na parkingu, pięknie zaparkowane samochody, nie muszą już na trawniku, tak jak kiedyś było. I proszę Państwa, to wszystko, te cele można zawsze zrealizować, jeśli się chce. Jeśli się zgodnie współpracuje jako radny, współpracuje jako prezydent z województwem, bo tylko zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. Mamy tego efekty. Jak wszyscy dobrze współpracujemy, to możemy cieszyć się takimi efektami. Serdecznie dziękuję.